Chwała Bogu, tak będzie mi chyba lepiej jednak. Momencik, momencik. Troszeczkę się tego tu nazbierało. Temat dzisiejszego rozważania, podzielonego na trzy postacie, trzy osoby. Na czym polegają zdrowe relacje w Kościele? I ostatnimi czasy Bóg pewną rzecz mi pokazał. Żadne odkrycie, a jednak odkrycie. I zastanawiając się nad takim pytaniem, na czym polegają zdrowe relacje w Kościele, Nie dawała mi spokoju jedna rzecz. Mianowicie to, że tutaj zanim mówimy o relacjach, pada słowo Kościół. I nie da się mówić o relacjach, nie wspominając nic o Kościele. I chciałem się podzielić myślami, które mam nadzieję, że Bóg złożył w moje serce przez Ducha Bożego i pokazał mi pewne sprawy, które powinny wybrzmieć, powinny zostać wyartykułowane głośno. Być może rozumiemy, być może domyślamy się, być może też gdzieś w środku mamy takie przekonanie, ale jest czas i miejsce, aby pewne rzeczy głośno powiedzieć. Na porządku w drugi list do Tymoteusza, rozdział 4 i werset 3. Ostatnimi czasy dosyć często wspominany. Wierzę, że to nie jest żaden przypadek. Apostoł Paweł pisze tak. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I Bóg pozwolił mi zobaczyć ten werset z jeszcze innej strony, niż można byłoby z kontekstu wyczytać. To miejsce, ta kazalnica, mówiąc ogólnie, miejsce w Kościele, umożliwia dwie sytuacje. Pierwsza, kiedy stoją tutaj ludzie, którzy głoszą nawet w zgodzie z Bożym Słowem pewne rzeczy, pozornie mądre, pozornie dobre, oparte na Biblii, ale nie dające życia. Słowa, które przemycają po prostu religię. Przemycają sprawy i rzeczy, które pochodzą od człowieka, od ludzkiego myślenia. I taka mieszanka, często dosyć umiejętnie przyprawiona, jest w stanie, myślę, zwieść co niektórych ludzi. A na pewno narobić troszeczkę zamieszania czy bałaganu. Ale to nie daje życia Kościołowi. Dawcą życia jest Bóg. Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym, bo do mnie tak dotarło, dlaczego tak ważne jest małżeństwo, dlaczego Bóg mówi rozmnażajcie się. Darem Bożym jest dziecko. On daje życie. I każda rodzina, która posiada dzieci, jest taką pieczęcią tego Bożego postanowienia. Każda rodzina, każdy człowiek, który się urodził, jest pieczęcią i potwierdzeniem Jego słów. Dlatego tak nienawidzi świat i diabeł rodziny. Wszelkiego świadectwa, które potwierdza wykonalność Bożego Słowa, tak zaciekle niszczy życie, a w szczególności to, które jeszcze się nie narodziło. Dlatego, że to jest dar Boży. Dzieci są darem od Boga.
Dlatego no, nie możemy się dziwić, że w ten sposób dzisiejszy świat postępuje. I druga opcja, kiedy tutaj ktoś staje, człowiek posłany przez Boga do służby, który mówi z tego, czego udzielił mu Duch Święty i nie mówi od siebie, ale mówi to, co mówił Duch Święty jemu, przekazał, czyli czyni to, co czynił Chrystus. Chrystus wielokrotnie powtarzał i podkreślał, że nie mówi od siebie, tylko to, z czym go Ojciec posłał. I to jest właściwy sposób stawania tutaj i to daje życie Kościołowi. To daje życie. To warto na początek zaznaczyć te dwie sytuacje. Niestety słowo Kościół, Bóg, chrześcijaństwo i tak dalej, to wszystko dzisiaj podlega relatywizmowi, czyli wszystko zależy od tego, jak sobie to słowo zdefiniujemy, jak będziemy na to patrzeć i tak dalej, i tak dalej. I już mamy kolejne definicje i każdy ma swojego Boga, każdy ma swój Kościół. I taki mamy dzisiaj świat. Jeżeli ktoś mówi, używa słowa Kościół Chrystusowy, to możemy mieć zamieszanie, bo tak naprawdę nie wiemy, o czym rozmawiamy. To stało się jakby mianownikiem i parasolem, pod którym zmieściło się w tej chwili wszystko praktycznie. I wszystko to chce się nazywać Kościołem. I wszędzie mówi się o Bogu. I do tego stopnia to wszystko zostało doprowadzone do absurdu, że Kościół może stać się wrogiem Chrystusa przez swoje poglądy, przez swoje myślenie, przez to, że w tym miejscu stają ludzie, którzy nie dają życia. Stała się rzecz właśnie, o której pisał apostoł Paweł, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Jeżeli staje za kazalnicą ktoś, kto mówi tak, jak Boże Słowo mówi i są ludzie, którzy słuchają tego i nie potrafią tego ścierpieć, znaczy, że mamy do czynienia właśnie z sytuacją, kiedy możliwe jest, że jeżeli tych ludzi będzie odpowiednia ilość, zechcą zmienić tych, którzy tu stają, na tych, którzy mówią rzeczy łatwe, które nie powodują cierpnięcia skóry na grzbiecie i zaciskania zębów. Czy zdarza nam się słyszeć Boże Słowo i nie ścierpieć go? Nie znam wszystkich ludzi, którzy nas słuchają, czy siedzą tutaj w kaplicy. Nie wiem, co jest w naszych sercach. Oby nie było sytuacji, kiedy słysząc Boże Słowo, nie potrafimy tego ścierpieć. Co z naszym sercem? Ale są zgromadzenia, które doszły już do tego, że wymieniono kaznodziejów na takich, którzy nie budzą kontrowersji, którzy mówią to, co ucho łechce i też nazywają się Kościołem. Kościół to nie jest miejsce, w którym zajmuje się miejsce, w którym się jest. I to ważne, warto podkreślić, jeżeli chcemy mówić o relacjach w Kościele. Dlatego, że dopóki nie zaczniemy mówić o Kościele, nie jesteśmy w stanie mówić o żadnych relacjach. Mówię o Kościele Jezusa Chrystusa. Mówię o Bogu, który jest Stworzycielem, Bogiem Wszechmocnym, przedwiecznym, niepojętym. Ja mówię o tym Bogu. Nie mówię o kimś, kto jest spreparowany na obraz i na potrzeby jakiejkolwiek religii, wyznania, denominacji. Ale mówię o Bogu, którego wprost czytamy z Bożego Słowa.
i którego też Duch Święty objawia tym, którzy są w Jego Kościele. Nie mówimy o tych kościołach, gdzie jest ten pierwszy rodzaj mówców. Ale niestety gdzieś, nie wiem, czy to można określić w latach, dziesiątkach, dwudziestu czy trzydziestu latach, czy w pół wieku, czy na przestrzeni wieków, gdzieś sprzedano kłamstwo. Gdzieś ludziom w kościołach sprzedano kłamstwo, że był pierwszy kościół i że teraz mamy kościół naszych czasów, że w tamtym pierwszym kościele działy się takie rzeczy, jak w Dziejach Apostolskich czytamy, ale teraz mamy inne czasy. Jedni twierdzą, że Duch Święty tak nie działa i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko dlaczego? A to wszystko dlatego, że rzeczywistość duchowa tych kościołów nijak się ma do tego, co mówi Boże Słowo. Więc żeby nie mieć problemu, ktoś sprzedał kościołowi definicję pierwszego kościoła. Ale to jest kłamstwo. Nie ma pierwszego kościoła. Nie ma pierwszego, drugiego i trzeciego Chrystusa. Nie ma Ducha Świętego, który nie wiadomo, gdzie jest teraz i co robi. Ponieważ Bóg nie podlega stworzeniu, nie podlega czasowi. Bóg, który stworzył czas, nie podlega swojemu stworzeniu. Jak może Duch Święty podlegać czasowi i być inny kiedyś i teraz, skoro czas dotyczy tylko nas? Co ma z tym wspólnego Duch Święty, z czym my mamy do czynienia? Bóg jest Bogiem wczoraj, dzisiaj, jutro i długo, długo po nas, kiedy z tego świata odejdziemy. Prawda jest taka, że Kościół Chrystusowy jest jeden. Tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich, i innego Kościoła Chrystus nie założył. Jeżeli dzisiaj nie widzimy tych rzeczy, o których czytamy, jeżeli tak nie żyjemy, to nie jest winny tutaj ani Duch Święty, ani to, że mamy inne czasy. To jest tylko powód do głębokiej refleksji, do pokuty, do stawania przed Bogiem w modlitwie i pytania: Panie, co z nami jest nie tak? Co z nami jest nie tak? I wielu innych pytań, które powinniśmy zadać sobie i stawiać je przed Bogiem, aby łaskawy Bóg zlitował się nad nami i pokazał nam, co nam ukradziono, bo Kościół jest darem od Boga dla nas. Ale gdzieś daliśmy sobie ukraść Kościół i próbujemy funkcjonować i gdzieś z tyłu głowy ciągle mając taką myśl, że to było wtedy, a my jesteśmy teraz. Tylko nie możemy żyć w kłamstwie, jeżeli chcemy przed Bogiem być czyści. Nie możemy się okłamywać, że był kiedyś pierwszy Kościół. Bo Chrystus nie założył iluś tam kościołów, bo założył tylko jeden Kościół. Przeczytam tylko, żebyśmy nie wypadli z kontekstu. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich, nie pierwszego rzędu, nie trzeciego, nie na wybocznej. I dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem, mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba.
Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Jeszcze drugi taki fragment z 5 rozdziału, 13 werset, 12 i 13. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. I czytane to było, i czytaliśmy to wielokrotnie, i tak sobie myślę, że jeżeli nasze serca nie są poruszone świadectwem tamtych braci i sióstr i nie szukamy w naszym życiu odpowiedzi na pytanie przed Bogiem, co z nami jest nie tak, jesteśmy tymi, którzy unikają prawdy, mówiąc delikatnie. Prośmy Pana Boga naszego, aby udzielił nam tej łaski, że skoro chcemy się nazywać Jego Kościołem, abyśmy naprawdę Nim byli. W pierwszym liście Piotra mam takie słowa, rozdział 4, werset 11. Myślę, że to powinno być motto i żeby nam przyświecało każdego dnia. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego chwała i moc na wieki wieków. Amen. I tego nam życzę, żebyśmy stanęli przed Bogiem w szczerości i przyznali się, czy tak naprawdę interesuje nas Kościół, czy interesuje nas to, żeby było miło, sympatycznie. Ja nie mówię, że mamy tu się biczować, ale jeżeli z Kościoła rozumiemy to, że jest miło i sympatycznie, no to mówiąc językiem współczesnym, słabo. I nie chcę, żeby to tak wszystko zabrzmiało patetycznie i wiecie, tak pompatycznie i żebyśmy wpadli w jakąś nutę niewesołą, bo jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to nie mamy powodu do smutku żadnego. Chyba, że nie wiemy tak naprawdę, co kuleje w naszym życiu i musimy tę sprawę przed Panem i z Bogiem załatwić, mówiąc brzydko, bo jeśli chcemy mówić o relacjach w Kościele, to musimy najpierw tym Kościołem być. I z tym nas zostawię. Amen. Tak, Janusz skończył właśnie słowami, że jeżeli mówimy o Kościele, to właśnie i też o tych relacjach w Kościele, to właśnie trzeba tym Kościołem się faktycznie stać. Trzeba być wybranym przez Boga, trzeba być przeniesionym właśnie z ciemności do światłości, z tego świata do właśnie na grunt Kościoła. Wiele takich fragmentów w Biblii znajdujemy, które gdzieś odnoszą się do naszego życia, też do tego, jak to nasze życie, to nowe życie w Panu Jezusie, też to, jak my sami funkcjonujemy, też między innymi w Kościele, powinno wyglądać. Więc wiele takich fragmentów znajduje się w Bożym Słowie. Ja chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Kolosan i tam w 3 rozdziale, w 12 wersecie czytamy takie słowa. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Jest tu mowa w tym 3 rozdziale o
nowym życiu w Panu Jezusie Chrystusie. Jest mowa, co tak naprawdę cechuje też tych ludzi, którzy to nowe życie otrzymali. Ci ludzie między innymi są skoncentrowani na Jezusie, ale ci ludzie też pewne rzeczy odrzucają i też między innymi piąty werset tego trzeciego rozdziału o tym mówi, kiedy jest mowa o umartwianiu pewnych rzeczy, tego co ziemskiego. Natomiast jako ci nowi ludzie też jest mowa o tym, aby przyoblec się właśnie jako ci wybrani święci, których wybrał Bóg, jak czytamy, we współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Mając te cechy, które są darem Bożym, też okazując je sobie nawzajem, właśnie wtedy też możemy funkcjonować. To, jak też Pan Bóg tego chce dla nas, jak to zaplanował, aby to było właśnie w Kościele. I dalej czytamy w 13 wersecie, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. No niełatwo czasem znosić brata czy siostrę, może widząc jakieś ich niedoskonałości. Natomiast też w tym wszystkim jest mowa o przebaczaniu. A przebaczenie drugiemu człowiekowi jest możliwe, jeżeli faktycznie ta miłość Chrystusowa nas doszła. Jeżeli nasze grzechy zostały przebaczone, to też wtedy, patrząc na drugiego człowieka, patrząc na brata i siostrę, możemy widzieć też w nim człowieka, za którego także umarł Pan Jezus Chrystus, i tym też się kierować w swoim myśleniu, w swoim widzeniu. I dalej w 14 wersecie czytamy, a ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. To po miłości mamy być poznani, tak Pan Jezus powiedział. I to też jest ciekawe, że Kościół faktycznie czasem wielu rzeczy szuka, do wielu rzeczy dąży, ale czasem zapomina o tym, co po czym ma być poznany, o tym, co o tej drodze doskonałej, o której też Biblia mówi, o postępowaniu w miłości. Dalej czytamy, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Jest mowa o pokoju Chrystusowym i to znowu jest mowa o tym, co Bóg daje nam i do czego też jesteśmy powołani w tym jednym ciele, do którego nas też Pan Jezus powołał, którego częścią jesteśmy. Zauważmy, że jest tu też mowa o Słowie Bożym właśnie, o Słowie Chrystusowym, które ma mieszkać w nas obficie. I wtedy też, jeżeli tak się dzieje, jeżeli jesteśmy pełni Chrystusa, jeżeli jesteśmy pełni Jego Słowa, to też możemy przychodzić, możemy napomnieć, jeżeli trzeba, natomiast też robić to w tym Duchu Bożym, często zachęcając, często rozmawiając z bratem, z siostrą. Mam wrażenie, że właśnie wiele problemów w takich relacjach
także w Kościele właśnie, bierze się z tego, że po prostu ludzie ze sobą nie rozmawiają. Że może coś widzą, ale nie chcą rozmawiać. I to, myślę, jest też takim problemem, który często jest widoczny. Ten trzeci rozdział listu do Kolosan właśnie mówi o tym nowym życiu w Panu Jezusie, o tym wszystkim, w co człowiek Boży powinien być przyobleczony i też mówi o pewnych standardach, do których człowiek powinien dojść. I chciałbym teraz przejść jeszcze do listu do Koryntian, do pierwszego listu do Koryntian. I tam w trzecim rozdziale od pierwszego do trzeciego wersetu czytamy takie słowa. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Bóg chce, abyśmy stawali się dojrzali, abyśmy no, nie postępowali tak właśnie ludzie cieleśni, jako tak jak niemowlęta. I to gdzieś było widoczne w Koryncie, gdzie, jak czytamy, była zazdrość, była kłótnia. Jak czytamy, dochodziło między nimi do rozłamów. Natomiast też Paweł w tym wszystkim wzywa ich, aby byli jednej myśli, aby też porzucili jakieś może swoje racje, jakieś też pójście za człowiekiem, ale po prostu dojrzeli. Bo oni na ten czas byli właśnie niedojrzali. Patrzyli na nauczycieli, robiły się różne grupy w tamtym kościele. Natomiast brakło tej dojrzałości duchowej. I jeżeli właśnie mówimy o tych relacjach w kościele, których Bóg chce, to te dobre relacje w kościele właśnie są możliwe wtedy, kiedy ludzie wzrastają w wierze i właśnie, żeby to się działo, też właśnie jest potrzebny ten zdrowy Kościół. Kościół, który naucza, który prowadzi do tego, aby ci ludzie, którzy tam się w nim znaleźli, uczyli się coraz bardziej Chrystusa, a też uczymy się tego właśnie w relacjach z innymi osobami. Wielu ludzi dzisiaj idzie drogą kościoła online, czy gdzieś tam zostania sam na sam z monitorem. I to jest takie pójście na łatwiznę, bo tak naprawdę dopiero będąc w kościele, wielu rzeczy Pan Bóg nas może uczyć, kiedy trzeba czasem zrezygnować z siebie, kiedy czasem trzeba zobaczyć belkę w swoim oku, która gdzieś nam przesłania widzenie, bo też często patrzymy na innych, widzimy jakieś słabości u innych, ale nie widzimy u siebie tej swojej ślepoty. Także Pan Bóg nas stawia w kościele, abyśmy też uczyli się, abyśmy też dojrzewali. Abyśmy już nie byli jako te dzieci. Ja sam mam dzieci i
No one potrafią dać czadu, one potrafią się naprawdę kłócić o takie rzeczy, które naprawdę są nieważne, tak? I, ale to też jest właśnie, to cechuje właśnie dzieci, tak? Natomiast osoby dojrzałe nie muszą trwać w kłótniach, nie muszą trwać w zazdrości, bo nauczyły się Pana Jezusa Chrystusa, a jest to możliwe w zdrowym Kościele i to dobrze właśnie doświadczać takiego Kościoła i to dobrze być właśnie w takim miejscu, gdzie też możemy się uczyć, możemy też widzieć potrzeby, możemy zatroszczyć się o brata czy siostrę. To wszystko dał Bóg, aby właśnie wzrastać, ale też aby inni, aby świat, aby ludzie niewierzący właśnie przez Kościół, też przez nasze relacje mogli poznawać, tak, że to nie jest z nas, ale to jest z Boga. I może na koniec jeszcze jeden fragment z listu do Filipian. Drugi rozdział od pierwszego do piątego wersetu. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Myślę, że ten fragment podsumowuje też to krótkie rozważanie, też gdzieś te elementy, o których też mówiłem. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. To jest dla nas, dla tych, którzy zostali wybrani, dla tych, którzy przyoblekli się w to, co święte, w to, co podoba się Bogu. I też taki Kościół, tak funkcjonujący Kościół, też oddaje Bogu chwałę i niech to też będzie naszym udziałem. Amen. Jeszcze ja. Mi Bóg położył na sercu takie coś podobnego co Januszowi, czyli taki powrót do początku całkiem. Janusz powiedział, no, że nie wszystko, co się dzisiaj nazywa Kościołem, jest Kościołem. I to jest prawda. Nie wszyscy ludzie, którzy nazywają się wierzącymi, są wierzący. Nie wszyscy, którzy mówią, że są chrześcijanami, tak jak mówi to Biblia. I to jest główny problem dzisiejszego świata, nawet tych szczerze poszukujących ludzi, że nie trafiają przed oblicze żywego Boga, tak bym to nazwał. I ciągle po ludzku myślą, może ten Kościół lepszy, może to jest prawdziwy wierzący, może to jest ten mój ukochany brat, siostra, którego tak długo szukałem, z nim będę żył, a nie opierają się na Biblii. I ja taki mam przykład. Na końcu przeczytam z listu do Efezjan, jakie powinny być relacje, ale chciałbym zacząć od tego, ja nie umiem jakoś owijać, że wszystko zaczyna się od nowonarodzenia. To słowo troszkę jest takie, troszkę mi nie pasuje,
bardziej by mi pasowało, że od narodzenia, od dostania życia. Zaraz powiem, o co chodzi. W Ewangelii Jana, nie będę tego czytał, znana historia, trzeci rozdział, jest spotkanie Nikodema z Jezusem. I my, jak już czytamy Biblię, słyszymy słowo faryzeusz, to myślimy o nich źle, że to ci tacy, co tam chcieli zabić Jezusa, którzy dużo wiedzieli, a nic nie robili. Musimy sobie zdać sprawę, że jakbyśmy spotkali, będąc Żydami, takich ludzi w tamtych czasach, to to były autorytety, to byli ludzie najbardziej, no to jest właśnie polski język, wierzący, jakich dało się spotkać. Nie dało się spotkać lepiej wykształconych ludzi, przynajmniej tak powinno być, lepiej znających pisma, lepiej rozumiejących Boga, tylko problem był taki, że to wszystko było po ludzku. Zrobiłem sobie parę notatek takich na temat tego spotkania Nikodema z Jezusem. Które myślę mogłoby dotyczyć wielu i dotyczy wielu z ludzi dzisiejszych czasów i wielu innych faryzeuszy, którzy żyli równo z Nikodemem. I wielu by postąpiło i stanęło przed murem, przed którym stanął Nikodem. Bo przecież Nikodem po ludzku dobrze mówił. No nie można mu zarzucić nic. Uznał Jezusa za nauczyciela, bardzo dobrze. Pochodzącego od Boga, to możemy czytać w tym trzecim rozdziale. Był kulturalny, tak myślę. Nie wyobrażam sobie, że przyszedł i jak jakiś dresik do Jezusa mówił, bo był człowiekiem, który był dla wielu przykładem. Może mądrze mówił jakoś, elokwentnie, a jednak to wszystko nic mu nie dało, jeśli chodzi o... Nic nie wiedział po prostu o życie w Kościele. Nic nie wiedział o tym, jak wygląda Boże Królowanie i czym jest Boży Kościół. Dlatego, że nie był nowonarodzony. I to dotyczyć może, mam nadzieję, że małej ilości, ale każdego z nas. My możemy wiele wiedzieć, znać Biblię lepiej niż pastorzy, niż starsi, być grzeczniejsi, bardziej poukładani, bardziej po ludzku może umieć wytłumaczyć komuś, mieć argumenty, tylko że to wszystko jest bez znaczenia i nie będziemy mieli żadnych relacji, tak jest tytuł tego rozmyśleń, w Kościele, bo my w ogóle nie będziemy w Kościele. Bo w Kościele nie ma, w tym Kościele, jak rozumie Biblia, w tym ciele Chrystusa, nie ma duchowych trupów. Nikodem nie był w stanie zrozumieć nic z duchowego języka, nie miał pojęcia, skąd brać siły do świętego życia, chociaż bardzo tego chciał. No jest to słowo, bo nie był nowonarodzony. Teraz ludzie, nazwijmy to ci dobrzy, nie ma takich ludzi, ale nazwijmy, że są ze świata. Oni doceniają, że o, dobre małżeństwo, poukładane, o, wychowane dzieci, o, tu fajna ta wasza społeczność. Też byśmy tak chcieli, ale nie rozumieją tego, że nie wiedzą, o czym mówią. Że ciągle patrzą no po ludzku, że to im się podoba, że są takie zasady, to, to, to. Ale nie są w stanie, nikt z nas nie jest w stanie bez nowonarodzenia ruszyć tego tematu, bo my nie możemy sami siebie zmienić, zmusić, żeby teraz być świętymi, żeby kochać bliźniego. My nie możemy tego sami z siebie zrobić.
Nie, napisałem tak, nie wystarczą jego, ale może kogoś z nas, jego, czyli Nikodema, najszczersze intencje, nie wystarczy jego wysiłek. Dlaczego nie wystarczy? O tym mówi nam hymn o miłości tak zwany. To jest w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział. Ten rozdział mówi, że wiele człowiek jest w stanie zrobić, ale nic mu to nie pomoże, jeżeli nie ma miłości. Jak czytamy Biblię, wiemy, że Bóg jest miłością. Czyli można to skrócić. Jeżeli nie masz Boga, nic nie pomogą twoje wysiłki. I w innym fragmentach jest powiedziane, że Bóg to jest życie. Dlatego chodzi mi o to nowe narodzenie, że to jest takie słowo, które trochę nas okłamuje, mnie denerwuje, takie, powiem wam o co chodzi. Każdy z nas musi zrozumieć, że jesteśmy duchowo martwi do momentu otrzymania życia od Boga. W duchowej rzeczywistości nie istnieje życie bez Boga, bo Bóg to jest życie. A w świecie się mówi, no ten człowiek żyje bez Boga. No nie istnieje takie coś. Ten człowiek nie żyje. Żyje tylko ten, który wziął życie od Boga. I pełno jest takich rzeczy, które nas kłamią. Zresztą Janusz mówił o tym właśnie, co jest Kościołem, że my jesteśmy ciągle okłamywani z zewnątrz, że ten człowiek jest dobry. No nie może być dobry, bo Biblia mówi, że Bóg jest dobry. Jeżeli w nim mieszka Bóg, to i tak Bóg jest dobry, a nie ten człowiek sam z siebie. A ten jest sprawiedliwy, to jest dobry sędzia. Bóg jest dobrym sędzią sprawiedliwym. I przeczytam z Ewangelii Mateusza, 22 rozdział. Od 37 wersetu. To jest fragment, który właśnie my odbieramy potem przez to faryzeuszy, sadyceuszy, że to ci źli. Ale ile z tych rzeczy jest obecnych w tak zwanych kościołach, dlatego że mało ludzi jest nowo nawróconych. Jakbyśmy nie mieli tego słowa biada wam faryzeusze, tylko biada wam ludzie, bo to robicie, to dotyczy wszystkich, którzy nie wzięli życia od Boga, którzy leżą w grobach dalej tych duchowych i myślą, że teraz będziemy mieli relacje w kościele. Nie są w kościele, chcą relacji, których nie rozumieją. No i sprawdzajmy nasze serca, czy coś z tego nas tu nie dotyczy. Najpierw są fragmenty o tym, co Bóg uznaje. No, będę czytał. Czyli Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, od 37 wersetu. A on mu odpowiedział, to wcześniej, 36. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. I teraz tak naprawdę cały 23 rozdział. Mówi o tych wysiłkach ludzkich, o ludzkich pomysłach, które nie mają nic wspólnego z Kościołem, bo są robione w duchowej śmierci, w duchowej ślepocie, tylko z ludzkich śmiertelnych wysiłków. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy. Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze, czyli ci najlepsi po ludzku. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, a nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie,
ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. Wszystkie ich uczynki, a wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle swoich szat. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesłach w synagogach. I pozdrawiają, i pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie ich przez ludzi rabi. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym, a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. I teraz będę czytał, bo tak jest napisane, więc nie chcę tego zmieniać. To jest takie stwierdzenie, które się przewija. Uczeni w piśmie i faryzeusze, ale weźmy to, słuchajmy tego jako do nas. Czy tak nie jest w naszym życiu? Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw, dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła, dwakroć gorszym niż wy sami. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie, kto by przysiągł na świątynię, to nic, ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest większe, złoto czy świątynia, która uświęca złoto? Oraz kto by przysiągł na ołtarz, to nic, ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi, cóż jest bowiem większe, dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co na nim jest. A kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przedsedzacie komara, a połukacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupieżstwa i pożądliwości. I możemy czytać do końca ten rozdział, ciągle z biada. A przecież oni robili coś, za co byli podziwiani. Robili po ludzku, no to jest polski język, Boże prawo wypełniali. Ale nie wzięli Bożego życia i nie rozumieli, że te uczynki nic im nie dadzą. Że to nie jest żadna relacja w kościele, to nie jest żadne nic wartościowego przed Bogiem, bo to wszystko zrobione z ludzkich pomysłów, z ludzkiej pychy. Tam czytałem, żeby się pokazać, żeby wszystko było wyliczone do ostatniego, nie wiem jak się mięte waży, na co to ważą, ale żeby wszystko było po ludzku nie do ruszenia, tylko że to wszystko nie miało nic wspólnego z Bogiem, bo nie było w tych ludziach życia. Jak jest z nami? Przeczytam teraz fragment już na koniec z listu do Efezjan z 4 rozdziału. No i
Jeżeli chcemy coś z tego wykonać, musimy zabrać Boże życie. Musimy uznać siebie za grzeszników. Musimy upaść przed Bogiem na kolana, wyznać nasze grzechy. Zrozumieć to, że jesteśmy w śmierci i błagać Boga o życie, bo inaczej będziemy stosować jakieś psychologiczne pomysły, będziemy się zastanawiać, a czy to dobrze robię, czy to kogoś nie obraziło, co powiedziałem, czy to, co robię, to jest dobre, czy złe. No bez tego, no takie słowo w polskim, nowonarodzenia, bez tego Bożego życia, bez Ducha Świętego nigdy nie będziemy wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Będziemy najczęściej tracić czas, przejmować się ludzką opinią, bo nie będziemy słyszeli Bożego głosu i nie będziemy wiedzieli, czy Bóg mówi, tak, to jest to, co ja chcę od ciebie, a może mówi, nie, to jest twój wysiłek, przestań już tak robić, przecież masz wszystko ode mnie. Przeczytam, jakie powinny być, to jest częściowe oczywiście, relacje w Kościele, ale zapamiętajmy to, że najpierw trzeba wyjść ze śmierci, że nic z tego nie zrobimy, nic z tego, tak jak Nikodem, nie będziemy rozumieć, dopóki nie przyjdzie do nas życie. Czyli Efezjan, list do Efezjan, 4 rozdział od 12 wersetu. Abyście już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyście, będąc szczerymi w miłości, w Bogu my musimy być i wtedy jesteśmy w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. Wszystko musi być w Bogu i nie będzie żadnego kościoła i żadnego ciała, jeżeli nie będzie życia. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Zanim jeszcze dalej będę czytał, taka myśl, no trup się nie przebiera. Póki nie weźmiemy życia, my nie możemy zdjąć z siebie starego człowieka, ubrać nowego. Bo leżymy i nie wiemy nawet, i nam wygodnie może. Więc musimy wziąć życie, żeby zobaczyć, w jakim jesteśmy położeniu, żeby móc się przebrać w świętość. I teraz już w sumie do końca całego listu można czytać, ale przeczytam tylko tę końcówkę 4 rozdziału. Jeżeli wzięliśmy życie, jeżeli przebraliśmy się z tych szat śmierci w szaty życia i świętości, to teraz możemy coś wykonać. To wszystko możemy wykonać, bo już nie mamy swoich sił, ale mamy Boże życie i Boga, który nas wyposaża w to, żebyśmy mogli to wszystko, co będę czytał, albo wykonać, albo odrzucić. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Ci, co zostali w śmierci, tutaj nie uczestniczą w tym. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, by miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych,
ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenia niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczający sobie nawzajem, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za was jako dar na ofiarę Bogu ku miłej wonności. No tyle. Musimy wziąć życie i wtedy możemy mówić o jakichkolwiek relacjach w Kościele, bo wtedy dopiero stajemy się częścią Kościoła, bo wtedy mamy dostęp do Ducha Świętego, wtedy rozumiemy, co czytamy. Bóg nam tłumaczy, jak to wykonać, daje siły, żeby to wykonać, a tak zostają tylko takie śmiertelne ludzkie mądrości, ludzkie wysiłki, które nic nie znaczą przed Bogiem. Jezus nie dyskutował z Nikodemem, nie przyjął tych, myślę, kulturalnych, miłych słów, tylko powiedział od razu, musisz się na nowo narodzić. I to dotyczy każdego, kto chce mieć jakiekolwiek relacje w Kościele, kto chce być częścią Kościoła. Amen. Najwyższy, Panie mój, Królu mój. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój.
Droga uczniostwa. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.